Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie po raz kolejny w Instytucie Verba Veritatis. I po raz kolejny naszym dzisiejszym gościem jest reżyser pan Konrad Łęcki. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Na którymś z ostatnich naszym spotkań rozmawialiśmy o ŁUNIE, filmie, który pozostaje w produkcji, tak to powiem. Chciałabym zacząć od tego. Co tam słychać z łuną? No, sam chciałbym wiedzieć, nie ukrywam, bo mieliśmy mieć jakieś, jakąś odpowiedź już jakiś czas temu, czy będziemy wznawiać produkcję. Dlatego, że film stanął e, tak naprawdę w, w połowie e, i co będzie dalej, no trudno mi w tej chwili powiedzieć. No. E, więc więc e, jestem w pozycji, że tak powiem, oczekującej w tej chwili. E, w, więc, więc zobaczymy, jak to się ułoży. No ten film w ogóle od początku jakieś takie ma coś nad nim krąży, bo już ja naprawdę musiałem przejść drogę przez mękę, żeby w ogóle do niego doprowadzić do jego, do jego realizacji. On od początku się zderzał z murem. No i jak już myślałem, że jest wszystko na dobrej drodze i wreszcie się udało, no to że to już dopłyniemy do, do tego dobrego końca, do, że uda się to jednak sfinalizować. No a Czy tak będzie, nie wiem w tej chwili. Od kogo to zależy? No w tej chwili piłeczka jest po stronie Telewizji Polskiej, to jest jej, jej, jej decyzja, decyzja jej władz. Czekamy. Panie Konradzie, to proszę trochę więcej nam o tym powiedzieć, bo hmm, być może, jest to, no, nie, nie być może, na pewno jest to niezrozumiałe. Film jest w produkcji, ma Zrozumiem, zaakceptowany budżet, bo gdyby nie miał, to ta produkcja by się nie rozpoczęła. Jesteśmy w połowie, czy, czy, wie, czy dalej? Lekko poza. Jesteśmy kawałek za połową y, zdjęć i produkcja się zatrzymuje. Co pan narozrabiał? Oh, no, na pewno dużo, no, tak podejrzewam. No, chciałem zrobić dobry film wojenny polski. Ja może tak w skrócie państwu, bo może nie wszyscy wiedzą, powiem o czym jest UNA. No, UNA to jest film o stosunkach polsko-ukraińskich, który akcja dzieje się w latach 1934. Zaczyna się wtedy film i kończy się w roku 1947. Więc jest to kilkanaście lat naszej takiej wspólnej, trudnej historii. Ja napisałem do tego scenariusz już parę lat temu i kilka lat mi zajęło chodzenie i pukanie do różnych instytucji, żeby żeby ten film jednak spróbować zrealizować, niedługo po tym, jak skończyłem Wyklętego, wszyscy mi mówili, no, zrobiłeś taki film, prawda, pan prezydent był na premierze, prawda, tutaj super i tak dalej. Tutaj telewizja puszcza ci tego wyklętego, także na pewno będziesz miał tak super. No, Ale jak to jest, że u nas nic nie jest, z reguły normalnie się nie dzieje, więc ja od razu miałem do tego dystans do tego typu wypowiedzi. Ale próbowałem walczyć o ten, o, ten, o ten projekt, bo wydawał mi się on ważny i, i, nie do, i taki, taki warty do opowiedzenia. Dlatego, że dobry film, który na ten temat powstał, Wołyń, on się skończył w taką sceną symboliczną, kiedy. Główna bohaterka hmm, przechodzi przez taki most. My natomiast chcieliśmy dalej opowiedzieć, co się wydarzyło dalej, więc, więc, więc ta nasza historia jest nieco obszerniejsza. Czyli nieco, tylko dużo, obszer do, dużo obszer obszerniejsza. I kiedy chodziłem z tym swoim projektem, yy, napotykałem różne problemy, często kuriozalne. Na przykład ten projekt został złożony do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, no bo to jest instytucja, która. W statucie ma napisane, że będzie dotowała produkcje, które nosą do sobą jakiś przekaz historyczny czy też jakieś wartości, wartości artystyczne. No i tam się zebrała na, na temat komisja, no, której opinię miałem okazję przeczytać i powiem szczerze, że z takim dyszeniem nienawiścią do twórcy to spotkałem się. Nie, nie spodziewałem się, że z czymś tak mi się mogę spotkać, bo tam główny pan recenzent, którym był reżyser. Z tak, z, tak zwanych, jeden z tak zwanych starych mistrzów, którzy, którzy, którzy są znani głównie z tego, że są tymi mistrzami, tylko ostatni film dobry zrobili 20 albo 30 lat temu, raczył w taki dosyć niewybredny sposób ten film, ten scenariusz wtedy jeszcze, ten projekt wręcz zmiażdżyć, gdzie już pomijam to, że 90% recenz swojej recenzji poświęcił atakowaniu mojego poprzedniego filmu Wyklętego i de facto on zrecenzował Wyklętego, który już powstał, a nie UNE, no ale na przykład tam takie zarzuty były, na przykład, że ja mam tam wątki antysemickie, chociaż tam w ogóle w tym filmie nie ma kwestii żydowskiej. Później, że ja się fascynuję przemocą, bo napisałem scenę rzezi wołyńskiej, to ja mam jakąś fascynacją przemocą, to tak jakby mi zarzucano, że rzeź wołyńska była. No i tego typu kuriozalne zarzuty. No więc odrzucono nam ten scenariusz, ja napisałem protest, no bo te zarzuty, znaczy te uzasadnienie tego było kuriozalne. No jedna, trzy osoby są w komisji, pani z komisji stwierdziła, że wielkim błędem merytorycznym scenariusza jest to, że główny bohater zaprasza yy, główną bohaterkę na kawę, bo no wtedy mężczyźni zapraszali kobiet na kawę i to, tego typu uwagi na przykład były. No i, ale to akurat opowiadam jako żart, bo de facto, de facto te, te zarzuty to tam były takiego cięższego kalibru właśnie, takie jakieś wątki antysemickie i tego typu rzeczy. Więc kiedy napisaliśmy protest do tej decyzji, no ona została uwzględniona i, i przyznano nam kwotę na ten film, aczkolwiek tą kwotę nam przyznano ułamkową w stosunku do tego, co, o co my wnioskowaliśmy. I było wiadomo z góry, że my za tą kwotę tego filmu nie będziemy w stanie zrobić, dlatego... Zacząłem z producentami ówczesnymi szukać kolejnych źródeł finansowania, i znowu kilka lat minęło, żeby kolejne pieniądze gdzieś tam, gdzieś tam znaleźć. I w końcu udało się dotrzeć do telewizji polskiej, i telewizja Polska wyraziła zainteresowanie tym filmem, poszerzając, że nie tylko miał być film, ale również mhm. kilkuodcinkowy serial, czyli, czyli realizacja miała być równotorowa, i filmu, i serialu. No i tak się rzeczywiście zaczęło dziać, no my ten film zaczęliśmy robić z przytupem, nie ukrywam. Ekipa, ekipa się dosyć mocno wdrożyła w temat, bo temat trudny, ale też i historia trudna i sama realizacja, bo bardzo dużo w tym filmie jest scen batalistycznych. W porównaniu z Wyklętym jest to dużo bardziej wymagający film i film też w skali realizacyjnej dużo trudniejszy. I tutaj ze swoim, właśnie operatorem, musieliśmy naprawdę wykonać niezłą ekwilibrystykę, żeby, żeby to wszystko do, doprowadzić do, do końca. Przy, przy takich też narzucanych limitach czasowych, bardzo restrykcyjnych dla nas, gdzie no dziennie kręcić trzy, trzy trudne sceny batalistyczne, no to, no to w normalnym zachodnim filmie jedną scenę kręcono by tydzień, no, a my w dzień kręciliśmy trzy. I, i, i jeszcze do nas jeszcze artykułowano jakieś niezadowolenie z tego tytułu, że, że to jest i tak za wolno. No więc, ale zrobiliśmy to, materiał powstał, pierwsze kolaudacje były bardzo udane i bardzo byli wszyscy zadowoleni. Potem się to coś zmieniło. Jak będzie, nie wiem, bo ja też nie chcę mówić, jak, jak tutaj producent do tego podejdzie dalej, bo to po ich stronie jest Ale spisa. co się zmieniło? No, to już są pytania do producentów. No, na pewno tam kwestie finansowe wchodzą w grę, jak również no pewnie optyka jakaś taka się zmieniła, bo no, ten film no, dotyczy drażliwej bardzo tematyki, jaką są stosunki polsko-ukraińskie. No, to jest zawsze temat, który, który gdzieś tam no, będzie, będzie bolał. Czy, czy być może to jest kwestia aktualnie sytuacji na Ukrainie? Jakby to jest politycznie, nie wypada nam mówić o historii i o tych trudnych momentach? Znaczy, nie chciałbym przesądzać, że to jest główny mm -hmm. powód, ale podejrzewam, że, że yy... To, że, że, że tak się stało jak się stało, no na pewno nie pomogło tej produkcji. Chociaż tak jak mówię, ja scenariusz zacząłem pisać no, wiele lat temu, więc y, o tym, że, że będzie tak, a nie inaczej w naszej współczesnej historii się działo, nie mogłem wtedy wiedzieć. Ale na pewno nie pomogło nam to na tym etapie, no bo, no bo teraz ten temat y, gdzieś tam się zrobił mocno drażliwy, tak? No bo to y, pokazywanie upa i. i, i Pokazywanie tego, co się działo na Wołyniu w tym czasie i tego, co się działo w Bieszczadach, też później po wojnie, no bo to te, tego ten film dotyczy, no to jest w tej chwili temat dosyć trudny no i, i, i na pewno niepolityczny. Mhm. Jak długo, y, od jak dawna produkcja y, stoi? Od kiedy, y, przer kiedy przerwaliście zdjęcia? Rok temu ponad. Rok temu. Ostatnie zdjęcia odbyły się w październiku y, zeszłego roku. Więc. Y, Teraz już jest ponad rok, mija. I od roku tak naprawdę producent wykonawczy nie wie, na czym stoi, bo... No bo nie wie, co będzie dalej. To trochę tak, że jakby ludzie stali i czekali na decyzję czyjąś, czy mają pracę, czy nie. Ja... Poniekąd tak, aczkolwiek oczywiście osoby, które przy tym filmie pracowały, to są ludzie z branży i oni poszli do innych projektów i jakby pracują przy innych rzeczach. Natomiast główne osoby, które jakby no, wyłożyły swoje serce do tego filmu i, 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 i mają główne zadania przy nim, no czekają, tak są w zawieszeniu tak. Tak, Czekamy. ja rozumiem, że branża tak funkcjonuje, ale to nie jest usprawiedliwienie, prawda? Bo ingeruje się w, w, w jakąś pracę, ingeruje się w coś, prawda? Duża produkcja jest zatrzymana. Rozumiem, że duże środki, bo jeżeli jesteśmy poza połową zdjęć, to duże środki zostały już wydane na tą produkcję i, i co dalej? Nie wiemy. No ja jako reżyser nie mam wiedzy na ten temat co dalej. Mam takie przekonanie silne i będę się tego trzymał, że to na to, co mogliśmy, zrobiliśmy wszystko, i materiał się broni jak najbardziej. Chciałbym, żeby kiedyś jakaś bezstronna komisja mogła go zobaczyć ewentualnie, osoby, które, 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 które się znają na historii, które się znają na filmie, żeby zobaczyły i, i, i oceniły to, co mamy, bo. Jeśli chodzi na przykład o batalistykę w tym filmie, no naprawdę mm, no zrobiliśmy, y, uważam, kawałkina. Kawał no to może nieskromnie trochę brzmi, ale mówię też o ekipie swojej, bo no to nie jest moja, moja praca tylko, ale ludzi, którzy, pirotechniki, operatorów, którzy, którzy no w, w błocie po kolana y, spędzili kilka dni y, y, pracy oświetleniowców, y, aktorów, y, kostiumów, ca, ca, całej tej, 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 tej wielkiej takiej grupy ludzi, która, która nadała no z siebie naprawdę dużo, żeby, żeby dać widzom efekt, a przy okazji też znaczy przy okazji przede wszystkim no pokazać kawał ważnej historii naszego kraju. To no. No jest trudna, no nie ukrywam tego, że ten temat jest trudny, no ale kiedy na takie tematy jest dobry czas, właściwie mhm. nigdy go nie ma. No właśnie, ja życzę, żeby tak nie było, ale m, póki co trochę czy to jest tak, że jest Pan reżyserem, m, który radzi sobie w trudnych sytuacjach i te produkcje, no nie chcę mówić, że co jedna, ale i zwykle tym nie było łatwo, i Luna jest w trakcie produkcji. I to jest takie, taka trudna reżyserka, ale ambitna, prawda? Wbrew, wbrew okolicznościom. I tutaj chciałabym też wspomnieć o imperatorze. Bo to jest taki, e, taka produkcja e, 40-minutowa, e, nietypowa, prawda? Bo produkcja po łacinie e, rozgrywa się w okresie starożytnego Rzymu. E, proszę nam powiedzieć coś o okolicznościach powstania. Imperatora. No, imperator to już 10 lat temu powstał. To jest etiuda de facto filmowa nasza, mojego roku ze szkoły. Na mnie to jest przykład tego, że no my Polacy naprawdę potrafimy, bo zrobiliśmy z moimi kolegami z roku, nie mając w ogóle pieniędzy, 40-minutowy film o starożytnym Rzymie po łacinie. I jeszcze długo, długo, to było długo zanim powstał teraz serial netflixowski Barbarzyńcy. Tak? To my, my zrobiliśmy to jako pierwsi. No i to też jest taka polska rzeczywistość. Powstał 40-minutowy film, z którego można było zrobić naprawdę fajną rzecz. No Nikt się tym nie zainteresował dalej. Nie mogliśmy tego, tego gdzieś tam rozpropagować. A kiedy chcieliśmy to, żeby chociaż telewizja to od nas kupiła, to powiedzieli, że nie mogą, bo ten film jest po łacinie. A mogą tylko polskie produkcje kupać. Tak przynajmniej nam przedstawiono wtedy, jak w rzeczywistości jest, nie wiem, no, ten film ma swoje życie w internecie, no, 2 miliony widzów go obejrzało. Głównie z zagranicy, co ciekawe, bo tam bo to głównie tam jest ponad bardzo dużo komentarzy z zagranicy. Do mnie też piszą czasami ludzie w ogóle z Francji, Hiszpanii, z jakichś takich państw, gdzie bym się tego nie spodziewał, że go tam obejrzano i on się podoba, dlatego, że no, po pierwsze łacina. No taki wtedy egzotyczny jeszcze bardzo temat używania języka łacińskiego w kinie, chociaż Mel Gibson przecież w pasji już używał i aramejskiego i, i, i łaciny właśnie, Rzymianie mówili po łacinie i, i, i temat, że, że w Polsce się udało stworzyć, bo tam są sceny, gdzie i senat mamy rzymski, i, I mamy bit takie, takie batalistyczne, no nie mogliśmy sobie pozwolić na to, co byśmy chcieli takiego do końca, no ale jednak trochę tej batalistyki tam pokazaliśmy, prawda, pokazaliśmy Marsz Legionu Rzymskiego, pokazaliśmy barbarzyńców atakujących ten Legion, no na tyle, na ile mogliśmy oczywiście, to była taka trochę przygoda, no, ale jest to taka emanacja tego, że jak chcemy, to możemy, Polacy by naprawdę mogli robić naprawdę duże filmy, duże, fajne rzeczy, tylko nie ma jakiegoś takiego systemowego myślenia o tym i... Nawet jak słyszałem zapowiedzi nowej ekipy rządzącej, kiedy zmieniła się władza, że tam ma Clint Eastwood przyjechać, czy Mel Gibson, mają nam robić wielkie hollywoodzkie produkcje, no to ja tylko tak się uśmiecham z politowaniem, jak to słyszę, bo tak naprawdę my mamy tylu zdolnych ludzi, mamy taki potencjał, który tutaj drzemie. Tylko środki zawsze są wydawane zupełnie gdzie indziej. Do środków na filmy mają dostęp ludzie, którzy tak naprawdę są zainteresowani tylko na tym, żeby te środki wyjmować na te filmy, tak naprawdę zarabiać przy nich, a nie żeby szło na efekt filmowy, który by był naprawdę zadowalający. Moglibyśmy robić naprawdę fajne kino, gdyby się młodych twórców dopuściło do, do, do bardziej do tego, a nie te stare, skosniałe jeszcze PRL-owskie układy, które siedzą w różnych instytucjach, które zarządzają tak z kulturą, dzielą środki filmowe. I niszczą tak naprawdę tych młodych ludzi i nie dopuszczają. Ja popełniłem fajny scenariusz też ostatnio o Konfederatach Barskich. Też mi utrącono bardzo aktualny temat na, na, na dzisiejsze czasy, na który dostałem stypendium Ministerstwa Kultury, a potem mi go utrącono w pis -wie. No, kuriozum kompletne. No, i tak się niestety dzieje. Ja tutaj nie chcę się skarżyć, po prostu to jest taka diagnoza, no tak niestety jest. Ale ten film właśnie pokazał ten, ten imperator, że, że, że my jak chcemy, to potrafimy zrobić. No, bo jak mi mówiono, co jak ty, ty film robisz po łacinie, w ogóle no w Polsce i tak, tak. I tak dalej, no, Rzym. Mówię tak, zrobię i zrobiłem. No i to dla mnie było takie, takie ciekawe, właśnie, że to się tak się udało. No właśnie, bo my tu poruszamy mm, takie trudne, trudną część pańskiej twórczości, ale to nie jest tak, że pan jest smutnym reżyserem, który się skarży, że nie ma kasy, wręcz odwrotnie, właśnie pan wychodzi naprzeciw jak nie ma kasy ze środków publicznych na wyklętego, to można zdobyć te pieniądze oddolnie. Czy jak robimy Imperatora, to jest środowisko przyjaciół, Studentów, którzy się zebrali i zrobili dobre kino. Ja chciałabym tutaj przytoczyć kilka komentarzy, właśnie spod Imperatora. Dodam, że Imperator ma 2 miliony wyświetleń na YouTubie. To jest bardzo duża liczba. I jeszcze biorąc pod uwagę to, że Praktycznie no, nie bez środków, prawda? Ale te środki na imperatora były naprawdę niewielkie, i, 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 zro, i film został zrobiony, etude została zrobiona po koleżeńsku. Czy, czy tak możemy to podsumować? Jak najbardziej, i żadnych środków też nie mieliśmy na promocję tego w YouTube, czy gdziekolwiek indziej. My tego nie, nie budowaliśmy, żadnych zasięgów wokół, wokół tego filmu, czy nie próbowaliśmy sztucznie pompować, bo po prostu to nie było na to możliwości żadnych, zresztą nie chcieliśmy też tak, także ten, ten, ten wynik jest tylko i wyłącznie. Naturalnie. Prawdziwym, naturalnym mhm. wynikiem ludzie klikają. Dobrze, to ja przeczytam, pozwolę sobie przytoczyć kilka tych e, komentarzy. I to są e, te komentarze to są e, komentarze anglojęzyczne. Ta produkcja bije na głowę wszystko. Co robi dziś Hollywood? Uznanie dla producentów i aktorów. Tak trzymaj. Kolejny. Nie mogę uwierzyć, że zrobili to studenci. Jest tak doskonała, taka wielka produkcja. Niesamowite sceny. Lepsze niż niektóre filmy o świętości. Kolejny. To podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o autentyczność. Większość produkcji przedstawia Rzymian jako mówiących z grubymi angielskimi akcentami. Cudowne. I tutaj komentarz po hiszpańsku. Niesamowita praca. To dowód na to, że filmy po łacinie mogą być dobrze robione. Jak pisali inni w poprzednich komentarzach, użycie odpowiedniego języka sprawia, że wszystko wydaje się o wiele bardziej autentyczne, pomimo ograniczeń w aspekcie technicznym. Gratulacje. I teraz trzy polskie komentarze. Film świetny. To nie rekonstrukcja historyczna, lecz film dla widza. Świetny film. Zrealizowany przez pasjonatów. Brawo dla całej ekipy. Oby więcej u nas takich filmów. Kolejny, coś normalnego i polska ładna produkcja. Brawo. I teraz ostatni polski komentarz, który tutaj wybrałam. Rewelacyjny pomysł i wspaniałe wykonanie. Podziwiam. Gdybyście mieli choć część budżetu wydanego na przykład na Kwowadis? Cieszę? Bardzo. No oczywiście, bo to, to jest niezwykle miłe. No i potwierdza to, co powiedziałem wcześniej, że problemem są nie ludzie, tylko budżety, które są tak konstruowane, idą zupełnie w innym kierunku, bo faktycznie załamkową część tych budżetów, które się przeznacza dzisiaj na tak zwane superprodukcje polskie, moglibyśmy zrobić, zrobić naprawdę duże rzeczy. Jeśli przeczytałem ostatnio, że bitwa, taki był film Bitwa pod Wiedniem, mhm. który Polski Instytut Sztuki Filmowej wydał kilka milionów euro na ten film, dołożył, no to to jest to jest skandal. Ja się dziwię, że ktoś za to nie został do odpowiedzialności pociągnięty, bo to są naprawdę sytuacje no, kuriozalne. To, są, to jest po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto. Mm -hmm. A twórcy młodzi, którzy chcą robić rzeczy ciekawe inne, nie wiem, mają czekać 15-20 lat, aż pewne pokolenie, nie wiem, wymrze i dopuści, dopuści wreszcie ich do tego, żeby mogli też partycypować w produkcjach polskich, takich, takich ciekawych polskich filmów. Mm -hmm. No właśnie, ale. Mm... Budżet na Kwowadis. Kowadis to najdroższy polski film wyprodukowany. Yy, yy, polski film yy, to jest około 70 milionów złotych. Taki był budżet Kowadis. Więc jakby. No co tu komentować? No, Prawda? No, po prostu, no... Tak też mm, zamilkłam. Pytanie, ile z tych pieniędzy poszło na film tak naprawdę? Bo to jest pytanie, które można sobie zawsze zadać. Dlatego, że polski system produkcyjny jest systemem, nie ukrywajmy, patologicznym. No to, co się dzieje wokół produkcji filmowych w Polsce i, i przeznaczanych, jak są przeznaczane te pieniądze, to. to. to znaczy teraz się może coś zaczyna zmieniać? Nie wiem, no ale właśnie tego typu produkcje duże, gdzie, gdzie te pieniądze nie miały być takie olbrzymie i potem idziemy do kina na ten film i się pytamy, no dobra, ale gdzie jest ta kasa? No bo tego w ogóle na ekranie nie widać. Miało być nie wiadomo co. Mhm. A to aż bije sztucznością. No i dlatego. No dlatego jest jak jest no, z naszym filmem. No właśnie, ja natknęłam się jeszcze na, e, wspomniał Pan o tym, o tych barbarzyńcach, e, który jest na Netflixie i tam e, padały zarzuty, okay. że e, w serialu Netflixa są niemalże jeden do jednego odwzorowane e, Wasze sceny. Czy jest to możliwe? <todgłos》<todgłos》> Sytuacja wygląda w ten sposób. No każdy może ten film obejrzeć w internecie, więc czy to akurat twórców Netflixowskich, barbarzyńców inspirowało? No. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, aczkolwiek jest podobieństwo. W no sposobie, ludzie tak piszą. No, ludzie tak piszą. No bo jest podobieństwo w sposobie opowiadania, w języku, którym się posługują w, w tym filmie, aczkolwiek u nas w Germanie mówili po starogermańsku, nie po niemiecku, tak jak w tym serialu. Ja się trochę śmieję, jak widzę takiego właśnie germańskiego wojownika biegnącego z toporem i krzyczącego Halt Hände, ho! bo nam Polakom się to zupełnie inaczej kojarzy. No ale faktycznie, faktycznie, nawet aktorzy grający u mnie w tym imperatorze, dzwoni do mnie i mówi, Słuchaj, oni mają taką samą scenę jak, 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 jak u nas. Ja mówię, no wiesz, no, być może, no wzięli, aczkolwiek my, ja mówię, nawet nie oglądam teraz drugiego sezonu, bo już pierwszy, pierwszy obejrzałem, nie wiem czy będę drugi oglądał. No ale tak, no, są te komentarze, czy, czy, czy się inspirowali, być może się inspirowali nami. No, tym bardziej mogę ubolewać, że nam w Polsce nie dano możliwości, żebyśmy my, bo to dzisiaj mm -hmm. mogli, my moglibyśmy ten serial mieć, Polska, tak. Serial opowiedziany w ten sposób, bo przypomnę, że imperator był zrobiony 10 lat temu. Więc, więc spokojnie mogliśmy to rozwinąć do wielkiej formuły, a na mnie dość, że nie pozwolono spróbować zrobić filmu, to Nawet emisji tego nie zakupiono, żeby polski widz mógł sobie to w telewizji obejrzeć, że Polacy zrobili taki film. No i film ma swoje życie internetowe, tylko ty, tylko. W I tej naprawdę filmie. cieszy się y, ogromnym poparciem y, widzów zagranicznych. No tak, bo wtedy, kiedy on powstał, to był drugi film, który był po łacinie w ogóle, bo była tylko pasja Gibsona i praktycznie rzecz biorąc, nawet te hitowe seriale, bardzo dobre zresztą, HBO na przykład Rzym, one były po angielsku grane, a my zrobiliśmy jednak po łacinie. Ja też się tak zastanawiałem, kiedyś czytałem, że my ze swoim językiem, Polacy, będzie nam się ciężko przebić do tej, do tej publiczności światowej, bo nasz język jest bardzo trudny, a z kolei. Z kolei robienie napisów na dole no jest pomyłką, ponieważ widzowi zachodniemu nie bardzo się chce czytać, a szczególnie Amerykanom. W związku z tym taka formuła, że polscy aktorzy mówią językiem łacińskim jest, jest takim super, super odejściem w ogóle od, 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 od tego schematu i próbą taką zrobienia właśnie czegoś, co, co, co jest czymś innym. No jednocześnie w ogóle tam było dużo pytań, czy to rzeczywiście polscy aktorzy grają. Grają. Tak cała obsada jest polska. Tak. To są wszystkie polskie i tam wszystkie dialogi grane po łacinie są grane przez polskich aktorów. Więc, więc no to taka była dla nas też satysfakcja, jak to, jak to słyszeliśmy. Mhm. No właśnie aż jest to. Aż dziw bierze, dlaczego nie inwestujemy w, w takich twórców, w taką twórczość. Zachodni czy zagraniczny odbiorca docenia to, co tutaj się dzieje, i tych komentarzy naprawdę jest bardzo dużo. I te komentarze odnoszą się też bardzo ciężko właśnie do tego, że film jest po łacinie, do tego, że Polacy sobie poradzili z tą łaciną, że nie ma tam akcentu, że nie ma angielskiego akcentu. To wszystko, to wszystko odbiorca zauważył. A u nas, tak jak pan mówi. To kino jest niedocenione i nikt nie pokusił się o to, żeby je zakupić i pokazać polskiej publiczności. Ja zapraszam Państwa do tego, żebyście obejrzeli Imperatora na YouTubie. No, taka niestety mamy rzeczywistość. No. Są pewne skostniałe relacje w tym środowisku filmowym naszym i jeżeli ktoś przychodzi z zewnątrz i ma trochę inne na to spojrzenie, to jest najczęściej sekowany. Niektóre twory, które są stworzone, które mają rzekomo te pieniądze dzielić między, między, między twórców, to tak naprawdę dublują się nawzajem, żeby tam był kolejny jakiś dyrektor czegoś tam, prawda, i, 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 i to myślenie jest, jest straszne. Ja powiem szczerze, że gdybym drugi raz wiedział, a propos wracając do Uny, że film z budżetu państwa robi się na tak... Dziwnych zasadach i to się tak odbywa, bo my, robiąc tego cały czas, mieliśmy takie poczucie, o, jakbyśmy mieli ten prawdziwy budżet, ten prawdziwy budżet, te pieniądze budżetowe, to by było zupełnie inaczej. Wcale tak się okazuje, nie jest, bo te pieniądze budżetowe z kolei ymm, tworzą tyle innych ograniczeń i zasady kręcenia tego typu produkcji są tak dziwne. Że, że, że trudno się naprawdę na taki sposób funkcjonowania w ramach robienia filmu w ogóle zgodzić, bo to tak naprawdę zabija kreatywność, zabija jaką, jakikolwiek sposób opowiadania. E, dlatego jakbym drugi raz miał możliwość wyboru między filmem budżetowym a prywatnym, już dzisiaj mogę pani redaktor powiedzieć, że od razu się decyduje na pieniądze prywatne, ale jeżeli bym miał drugi raz ogłaszać zbiórkę, to naprawdę mógłbym to sto razy przemyślał, bo dla mnie, szczególnie po wyklętym, że ja muszę zwrócać, zwracać się po raz kolejny do ludzi o pieniądze, jest sytuacją bardzo niekomfortową, nie chodzi o jakąś ambicję, tylko zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy to, co mamy, czyli, czyli, czyli ludzie biednieją, coraz jest gorzej, że my mamy jeszcze od tych ludzi sięgać do kieszeni, tych ludzi dajcie na kolejny film prywatny, gdzie są instytucje, czy Polska Fundacja Narodowa, czy Polski Instytut Sztuki Filmowej, czy wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych, które teoretycznie powinny na takie rzeczy dawać. No ale tam tacy ludzie jak ja, to czym wielu moich podobnych ludzi nie ma szans się przebić to wie pani, to jest to jest kolejnych parę lat bo zawsze się powet formalny, żeby nam odwalić projekt znajdzie. I to, że się mówi, że są bezstronne komisje i tak to, dalej, to są takie opowieści, to można dzieciom pojadać na dobranoc. Jak się chce, to i tak się dany projekt utrąci i te, tak to wygląda. Ja nie jestem podejrzewam jedynym twórcą, który z fajnymi pomysłami kiedyś tam przyszedł, gdzie się mu uwalono, podejrzewam, że moje koleżanki i koledzy z branży bardzo często spotykają się z czymś takim, no bo. Opłaca się niektórym, żeby było tak jak było, tak? Żeby, żeby, żeby robić filmy, gdzie później Polski widz patrzy i nie wierzy, że coś takiego w ogóle jej mówi rany. Znowu, no znowu. Ja nie chcę oczywiście pana zachęcać, ale myślę, że hmm, myślę, że są niezależne telewizje, że są niezależne produkcje, które są finansowane przez obywateli. W całości i to jest jedyna nadzieja, często właśnie na czy niezależne dziennikarstwo, na niezależne e, kino. E, I myślę, że e, Polacy są świadomi tego, jak to wygląda. Polacy niestety uczestniczą w pewnej walce ideologicznej e, od jakiegoś czasu. I jestem przekonana, że są środowiska, które bardzo chętnie będą wspierać pańskie produkcje, i zachęcam do odwagi i nie patrzenia na to przez ten pryzmat, tylko myślę, że Polacy chcą, żeby ta polska historia była prawdziwie pokazywana. I właśnie, a co z planami na przyszłość? Bo już wspomniał pan o tym, że Ciężko jest panu prosić o, 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 o wsparcie mm, zwykłych ludzi, kiedy są do tego instytucje powołane, no ale jest pan twórcą. Ja wierzę, że ta twórczość się nie zatrzymuje, tylko wręcz odwrotnie będzie rozwijać. Jakie ma pan rozwiązanie y, na kolejne produkcje? Czy jest jakiś pomysł? Bo wiem, że produkcje już. Jeśli nie są w toku, to, to tam pewnie jakieś koło się rozpędza. Ja jestem osobą, która no tak łatwo się nie poddaje bez walki. I oczywiście jest kilka projektów, które będziemy starali się. Będziemy, mówię, w liczbie mnogiej, ponieważ no nie jestem sam w tym, spróbować wdrożyć. Nie ukrywam, że chciałbym zrobić kolejny film o tematyce Wyklętych. Przynajmniej jeszcze dwa filmy dotyczące II wojny światowej. Jeden jeszcze o Wyklętych, bo uważam, że dwa filmy. Przez od 1989 roku na tle kilkudziesięciu do 1989 roku skrzeszalujących wyklętych, to jest zdecydowanie za mało. To jest kropla w morzu potrzeb. Dwa filmy. Ale trzeba ten film zrobić w taki sposób, żeby zachęcić też takich widzów nieprzekonanych do tej tematyki, a w obecnej sytuacji nie będzie to takie proste. Ale też drugi film dotyczący hmm, pięknej postaci naszej historii, czyli Jana Piwnika Ponurego, czyli Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Z bliska mem memu sercu historia, bo to jest mój region, ja się stamtąd wywodzę i. Mój dziadek walczył w tych oddziałach, więc, więc e, e, jakby to jest mój osobisty. E, są też inne projekty dotyczące XVII wieku, 16 XVI, y, XVII-XVIII wieku. Obolewam, no, że mi tych Konfederatów utrącono, bo uważam, że to akurat dzisiaj byłby tak aktualny temat w stosunku tym, co się dzieje właśnie tutaj na linii z, w Rosji i w ogóle na, za naszą granicą. Ale cóż, no tak jest, jak jest. Natomiast tak, te projekty będziemy budować. Z tym, że no, zastanawiamy się teraz nad modelem, jak to, jak to robić. No, bo widzę, że z instytucjami państwa nie, nie ma o czym rozmawiać. Przynajmniej, dopóki są ci ludzie, którzy tym zarządzają i zarządzają tym do tej pory, no to tutaj żadnych zmian nie będzie. No, jest arogancja, buta. No. Zostałem parokrotnie przez prezesa jednej z tych instytucji obrażony. Ja nie będę z tym człowiekiem rozmawiał i się płaszczył przed nim. Bo, 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 bo nie, po to, nie po to wylewam pot i, i staram się robić filmy jak najlepiej, żeby później człowiek, który nigdy na planie zdjęciowym nie był, robił mi recenzję i opowiadał mi, jak ja mam filmy robić. Natomiast. I, 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 I tu nie mówię o telewizji, żeby była jasność, to zupełnie inne instytucje, które dzielą te pieniądze. Natomiast będziemy próbowali szukać jakichś takich alternatywnych rozwiązań. Z tym, że powtórzę jeszcze raz, sięganie w dzisiejszej. Naszej rzeczywistości społeczno-polityczno-gospodarczej, do kieszeni naszych, naszych, naszych rodaków, no jest dla mnie osobiście no, trudne do, do przełknięcia. Nie wiem, czy się na to zdecyduje, bo, bo mówię: raz mi już zaufano, dano. Ja jestem niezwykle wdzięczny, bo Wyklęty jest wspólnym, wspólnym naszym produktem. Ja to zawsze mówię, że to film tylko dzięki ludziom powstał. A czy kolejna tego te typu rzecz by się tak udała? No pewnie by się udała, gdyby taka zbiórka powstała, bo widzę jak druga strona z kolei, na przykład y, produkcja Atakujące Kościół, zbierają swoje budżety, wstąp, czy w ciągu tygodnia, dwóch nagle powstają filmy i, i robią, później się okazuje, że połowa tez zawartych w tych filmach jest nieprawdziwa, no i to może gdzieś boleć mnie jako osobę, który akurat nie zgadza się z tego typu narracją, no ale, sięga, ale zanim sięgnę po te, po, te, po te środki, zaproponuję Państwu jakąś, jakiś rodzaj takiego finansowania, to jeszcze muszę się... Z tym porządnie przespać, zastanowić. Szukamy też ewentualnie jakichś strategicznych naszych tutaj darczyńców, którzy by mogli nam pomóc, ale to, to jest bo projekty są. Projektów jest dużo. Ja ubolewam tylko, że czas biegnie i wszystko to trwa tak długo, bo, 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 to, bo, to, bo to wszystko leży gdzieś odłogiem. Ale będziemy próbować. I tego życzę z całego serca, żeby Łuna znowu wróciła na plan, a kolejne projekty dobrze finansowane też bardzo szybko. Się rozpoczęły. Bardzo dziękuję Państwu za kolejne spotkanie. Bardzo dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.